Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami jesteśmy w F1 2021. Słuchajcie, w grze wieloosobowej. No, będziemy tutaj starali się walczyć, przeprowadzić coś w rodzaju challenge'a, także przed wami F1 2021 challenge. Słuchajcie, mamy do przejechania 10 wyścigów, no i oczywiście naszym zadaniem jest tutaj zdobyć jak najlepsze miejsce, żeby po prostu zwiększyć troszeczkę nasz prestiż i nasze statystyki. W pierwszej kolejności oczywiście musimy przejechać okrążenie tutaj kwalifikacyjne, jedno okrążenie, jedno kółeczko. Także nie można tutaj nigdzie popełnić żadnego błędu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam właśnie do F1 Challenge 2021. Słuchajcie, no będziemy musieli tutaj oczywiście powalczyć. Widać, że już ten pierwszy sektor na pewno nie jest na fiolecie, także nie mamy tutaj jakiejś ekstra dużej przewagi, a wiadomo, co jest najważniejsze tutaj, słuchajcie, przetrwać. Przetrwać i jeszcze raz przetrwać, żeby nic nam się po prostu po drodze nie wydarzyło, żebyśmy nie ścinali zakrętów, żebyśmy nie dostawali kar za na przykład uderzenie w jakiś bolid. Oczywiście też niestety czasami może być tak, że ktoś w nas walnie, a my niestety przez to otrzymamy karę i już właśnie wtedy prestiż i cała ranga, no niestety, inaczej wygląda. No, drugi sektor lepiej. Jest fioletowy. To jest troszeczkę gwarancja, bo jednak jak ruszamy z tego pierwszego pola, no to jednak jakąś tam przewagę zawsze mamy. No, udało się, chociaż marny, 1-4-3-0. Naprawdę można było lepiej to zrobić. No, 0,3. Niewiele zabrakło, naprawdę. No i dobrze, kochani, słuchajcie, teraz przed nami tak naprawdę przejechanie tego wyścigu. No i oczywiście, żebyśmy tutaj nie popełnili żadnego błędu. Mamy 5 okrążeń w każdym wyścigu. Także o to będziemy mocno tutaj walczyć. No, zapowiada się zacięta walka na torze. I tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, pierwszy wyścig właśnie przed wami. Belgia, oczywiście, tak jak wiecie, tutaj w tym wydarzeniu możemy głosować na dane tory, na których nasza tutaj ekipa musi się ścigać. Więc zobaczymy, co będzie następne. Oczywiście też tory czasami mogą się powtarzać, no ale teraz, słuchajcie, ruszamy do boju bez okrążenia formującego. Oczywiście zaczynamy. No i zobaczmy, 2, 4, 6, 8, 10, 11 kierowców na starcie do Grand Prix Belgii w grze wieloosobowej w F1 Challenge 2021. No, jak zwykle ktoś tam, słuchajcie, troszeczkę opóźnia, naprawdę, jeżeli jest zaangażowana grupka ludzi, to można to fajnie i szybko przeprowadzić. Dobra, i będziemy zaczynać. Dobra, i uciekamy teraz. Nie jest najgorzej. Naprawdę, start w miarę wyszedł. No, to już było naprawdę niebezpiecznie. No, mamy też możliwość, słuchajcie, komunikowania się z innymi kierowcami. Ustawione mam tak, że mam włączone to na przycisk. Naprawdę fajna opcja, jeżeli kogoś tam chcemy przeprosić, albo już naprawdę jakiś czas jeździmy ze sobą, to
zaczyna to, słuchajcie, naprawdę nieźle wyglądać i duży błąd. No całe szczęście, że nikomu nic się nie stało, bo duże zagrożenie w pewnym momencie. No widać, że nie tylko my, słuchajcie, tutaj wyfrunęliśmy. No ale na szczęście nasze uszkodzenie jeszcze nie jest takie, że nie możemy jechać dalej. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej kary, więc tym bardziej powinno nam zależeć, żeby troszeczkę tutaj no zawalczyć o te punkciki. Siódma pozycja, wiadomo, dziesiąta nam wystarcza do tego, żeby zaliczyć oczywiście wyścig online, to raz. No a dwa, oczywiście uzyskać ewentualny jakiś tam postęp tej naszej rangi. Także zjeżdżamy do boksu. Czasami się tak niestety wydarzy. Ja też, słuchajcie, testuję tutaj przy okazji dużo setupów po to, żeby oczywiście znaleźć swój ten optymalny setupik. No i wtedy oczywiście będzie można coś więcej powiedzieć. No i czasami potrafi mnie ten bolid, słuchajcie, właśnie na takim testowanym setupie zaskoczyć. Tak jak to się stało tutaj, naprawdę. Nic nie zapowiadało tego, że za chwileczkę wpadniemy w poślizg. No, szybko uwijajcie się, panowie. Dobra, zobaczmy. Na razie dziewiąta pozycja, wyjazd. Kogoś tam mamy za plecami. Oho. Już mamy kolejnego DNF-a. Dobrze, i zaraz zobaczymy. Przed nami Fonti, siódma pozycja. Zobaczymy, czy uda nam się zbliżyć do tego kierowcy. No i to jest to miejsce, które nas pozbawiło szans jakichkolwiek. No, delikatnie się zbliżamy, ale to delikatnie, można powiedzieć. No, trzyma się ten z tyłu, naprawdę. Mamy ten fioletowy sektor, ale on wcale nie odskakuje od nas jakoś. No jeszcze teraz dostał dodatkową broń. Teraz się musimy bronić z błędami. No i tutaj było naprawdę na krawędzi. No. Chciałem uniknąć poślizgu, bo niestety ta tarka jest taka, że ona wciąga od razu. Coś nieprawdopodobnego. I tak zrobiliśmy lepszy czas niż na poprzedniej próbie w tym sektorze. Jakieś tutaj chyba zakłamania. No i teraz my jesteśmy w pogoni.
mamy przed sobą najszybszego kierowcę tutaj w stawce. Przydałoby się mieć ten DRS-ik. Może się uda. Będzie. Będzie. No, na krawędzi znowu. Zbliżamy się już tutaj do siódmego kierowcy. Może jest szansa jeszcze trochę przeskoczyć wyżej. Oho. Dobrze, coś tam się dzieje, ale to daleko, daleko chyba z przodu. No, mamy szansę chociaż wyprzedzić, aczkolwiek nie lubię zakończenia tego zakrętu. Ej, jeszcze tutaj złapaliśmy trawę niepotrzebnie. Ależ tutaj, co to było? Opóźnił bardzo hamowanie. Tutaj widać, że mamy troszeczkę wolniejszych kierowców, ale też bez ryzyka, żeby ich nie uszkodzić i siebie przy okazji. No, coś tam się dzieje. Nie wiem, co to było, słuchajcie. Nawet nie patrzyłem, które miejsce. Ale no coś tu dziwnego się na koniec wydarzyło. Naprawdę przecież pięknie, piękny manewr, ładne wciśnięcie się tutaj na końcu. No, ale jak wiecie, naprawdę ja tutaj trzymam taką regułę, że po prostu lepiej uważać. Lepiej uważać, nie za mocno tutaj naciskać, żeby po prostu nic sobie nie zrobić i dzięki temu właśnie zobaczcie, od razu mamy postęp do góry bardzo wysoko, naprawdę czysty wyścig można powiedzieć, przy okazji też kilka pońców. No i zobaczmy, jak to wygląda. No 1.44.4, także no sporo nam naprawdę tutaj brakowało do tego 1.43 i 2. Może gdzieś ta strefa DRS-u tutaj po prostu miała większe znaczenie. No ale nic, słuchajcie, pierwszy wyścig z F1 Challenge 2021 mamy za sobą. Zobaczymy, co za chwileczkę zostanie przygotowane dla nas. No, oczywiście miejmy nadzieję, że to wszystko sprawnie pójdzie, natomiast naprawdę sporo czasu się traci na takie dołączanie do sesji, czekanie w lobby,
Czekanie na głosowanie, oczywiście, zanim ktoś się wczyta, więc no tutaj wiadomo, że przydałoby się troszeczkę, troszeczkę luzu w tym wszystkim. Dobra, no zobaczmy, zobaczmy. Na razie Brazylia, tak jak widzicie, mamy tutaj cztery tory, każdy głosuje z grupki, której tutaj właśnie jesteśmy i wybieramy oczywiście tor, na którym chcemy się pościgać. No, 7 głosów na Brazylię. No i oczywiście im szybciej tutaj właśnie wszyscy wbiją gotowy, tym szybciej przejdziemy po prostu do sesji kwalifikacyjnej jednookrążeniowej, a następnie do 5-okrążeniowego wyścigu. No a na razie, tak jak widzicie, no, czasami trzeba poczekać. Trzeba poczekać. Panowie, naprawdę, come on. Ciężko czasami zrozumieć, dlaczego tak musimy czekać, no ale wiadomo. I tu jeszcze jakiegoś gracza chcą wyrzucić. Jest głosowanie na wyrzucenie gracza tutaj właśnie z tej pozycji. No zobaczmy. 10 sekund zostało. Miejmy nadzieję, że to faktycznie się rozegra. Yo, what? I wasn't even playing last game. Why are you trying to kick me? Tutaj kolega się troszeczkę oburzył. No ale wiadomo, nie wiemy, co tam się, słuchajcie, działo na torze. Nie obserwowaliśmy tego, tylko jechaliśmy cały czas, więc czasami jak dojdzie do jakiejś kolizji, to oczywiście zaczyna się kwestia, a może kogoś tutaj wywalić. Dobra, Brazylia, proszę bardzo, mamy na mokro. No naprawdę będzie to bardzo ciężki orzyk do zgryzienia. No ale zobaczmy, słuchajcie, jednookrążeniowe kwale. Zobaczymy, jak nam pójdzie, jeżeli chodzi o mokrą nawierzchnię. No, intermediaty to oczywiście nie są moje ulubione opony. No ale cóż, czasami tak trzeba. Dobra, standardowy lag. Słuchajcie, na początek nie mogłoby być inaczej. Ale nas tu wozi. Strasznie nas tu wozi. No, spróbujmy to zrobić. Dobra, już wiadomo, że pierwszy sektor w plecy, nie mamy fioletu. Ależ ciężko się skręca. Drugi sektor też niestety. No i zaraz zobaczymy, na jakim etapie uplasujemy się tutaj. 1.17.8. No, mogło być dużo, dużo lepiej, wiadomo. Zawsze się zastanawiam, co oznacza ten aktualny, jak to wygląda. No tutaj naprawdę, słuchajcie, dosyć spore różnice. Pierwszy kierowca oczywiście tutaj pozamiatał. No także będziemy walczyli nie wiadomo o co. Zobaczymy za moment, jak to faktycznie wyglądało. Zobaczmy, no sekunda i 0,2 praktycznie straty. Także jest co tutaj bronić. No i tak jak widzicie, naprawdę, jeżeli wszyscy w miarę szybko przyciskamy te klawisze, to to wszystko zaczyna iść po prostu sprawnie i powabnie. No i przed wami, słuchajcie, wyścig numer 2, czyli Brazylia 5-okrążeniowa. No zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście no, deszcz masakryczny po prostu. I w takich warunkach będziemy się ścigać. Już się boję tego pierwszego zakrętu. No, tak jak widzicie, ruszamy z trzeciej pozycji. No i zobaczymy, słuchajcie, czy dowieziemy. Wiadomo, że musimy być w pierwszej dziesiątce. To jest, że tak powiem, zestaw podstawowy. A następnie dostać się. Aj, zepsuty ten start. Dobrze, damy tutaj trochę luzu, żeby się nie pchać za bardzo. Tutaj już, o, widzicie,
dochodzi powoli do jakichś tam cracks niepotrzebnych zupełnie. W tej chwili siódma pozycja. Czasami też warto poczekać na rozwój wydarzeń. Wiadomo, niektórzy bardzo szybko się rozwalają. Przeskoczyliśmy na szóstą pozycję. Żółta flaga, ale nie mam czasu za bardzo patrzeć na mapkę. Wy możecie zawsze dużo, dużo więcej. Wow, 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 cóż to było, cóż to było. Tak, to był ten moment, ale w ogóle słuchajcie, nie miałem szans praktycznie zauważenia tego. Coś nieprawdopodobnego i już pierwsze okrążenie zostaliśmy wyeliminowani z Grand Prix Brazylii. Z Grand Prix Brazylii, naprawdę no, tragedia, naprawdę obróciło jeden z bolidów, my akurat byliśmy na linii i dosyć mocno przyfasolone, można powiedzieć, w ten bolid, naprawdę. Ciężkawo to wygląda, także no, na tym polega, słuchajcie, F1 2021 Challenge, tak jak widzicie, 10 wyścigów, jeden udany, już jeden nieudany, czyli praktycznie 1-1 w tych wyścigach tutaj, no, zobaczmy, słuchajcie, drugie okrążenie, miejmy nadzieję, że ci kierowcy, chociaż no widać, że jedziemy troszeczkę wolniej niż normalnie, bo normalnie to gdzieś tam minuta 0,9-10, gdzieś takie czasy wyścigu, natomiast no tutaj te 10 sekund więcej prawie trzeba doliczyć, no i musimy poczekać, po prostu na tym to polega, naprawdę jeżeli nas, słuchajcie, już no czasami wiadomo, jeżeli przeskoczymy na przykład rangę, a mieliśmy tutaj szansę to zrobić, natomiast no teraz nie wiem, czy to będzie możliwe, to już zależy od oczywiście EA Games i Codemasters, no mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej przeskoczyć do tej eski, no to wtedy dzieje się coś takiego, że po prostu gra nie do końca dopuszcza nas do kierowców, którzy na przykład mają wyższą rangę, prawda? No wiadomo, że lepiej się ścigać z kierowcami, którzy mają zbliżone te rangi, no później to już ten zakres troszeczkę się zmienia. Sam byłem w takim właśnie przypadku, czy też sytuacji, że najpierw dostaliśmy się, a później zostaliśmy zdegradowani, ponieważ chcąc dogonić tych pierwszych kierowców, naprawdę trzeba było tam wyciskać po prostu i z toru granice, i z bolidu też granice mocy i prędkości, no i niestety nie udało się, zostaliśmy zdegradowani poniżej, natomiast tak jak widzieliście tutaj bardzo szybko pierwszy wyścig dojechaliśmy czysto, może nie wygraliśmy, nie byliśmy na podium, ale pojechaliśmy czysto i od razu dostaliśmy maksymalną ilość. Widać było, że tam podbicie dosyć mocno poszło, praktycznie na 100%. Informacja, że jeszcze jeden wyścig i powinniśmy przejść do tej rangi wyższej, jeżeli chodzi o licencję ścigania, czy też licencję bezpieczeństwa tutaj w F1. No i zobaczmy. Czwarte okrążenie, no tutaj The Animal, minuta 15,9, wysokie. No zobaczmy, co będzie tutaj się dalej działo. Pamiętacie, że Sir Dema, tutaj naprawdę w miarę trzymaliśmy jego tempo. Magic oczywiście mocno walczył tutaj z nami w poprzednim chyba wyścigu, z tego co pamiętam. Aczkolwiek mówię, no w kwalifikacjach w miarę, no nieudany ten start zupełnie. Przepchnięci kierowcy do przodu, no i niestety jeden z nich po prostu zaliczył spina. Stanął, bo to też, słuchajcie, to jest ważne. Nie wiem, czy zauważyliście, ja staram się zawsze uciekać. Uciekać z toru po prostu, jeżeli mamy, bo oczywiście może się zdarzyć. Jeżeli już kierowca z tyłu za nami jedzie i widzi, że zaczynamy wpadać w poślizg, a uwierzcie mi, że on to widzi troszeczkę szybciej, bo my tył dopiero zaczynamy czuć, jak on już widzi, że ten tył zaczyna uciekać. No i wtedy właśnie warto po prostu gdzieś uciec na bok, żeby innym kierowcom po prostu tego wyścigu nie popsuć.
nie zepsuć, nie zniszczyć, żeby nie dochodziło później między nami do jakichś nieporozumień, niepotrzebnych scysji, no bo wiadomo, słuchajcie, każdemu ciśnienie może skoczyć, jeżeli właśnie jedziemy, a tu nagle bach, słuchajcie, przez jakiś tam numer wywinięty na torze po prostu tracimy tą pozycję. No i zobaczmy, słuchajcie, na razie The Animal, no spora różnica, prawie 6 sekund nad Ser Demą. Dani Tato 4 sekundy za Ser Demą, później Santonis, nie wiem jak to się czyta, wybaczcie jeżeli faktycznie kogoś tam przeinaczę, ale wiadomo, że można, słuchajcie, na tych nazwach kierowców nieraz złamać język. Tym bardziej, że mamy tutaj kierowców z całego świata. No i oczywiście, wiadomo, nie wszystko musimy wiedzieć. Nawet nie możemy wiedzieć, jak czytać pewne nazwy. No ale później Zandkar, Magic M tutaj na miejscu szóstym. No i trzech kierowców niestety w DNF-ie. No i wśród tych trzech kierowców niestety również i ja. No dobra, no zbliżamy się do zakończenia tego Grand Prix Brazylii, deszczowego, jak widać. Troszeczkę ta nitka toru taka bardziej ciemna, no tam może być lepiej. Zresztą widać, że ten kierowca tak starał się łapać troszeczkę te miejsca deszczowe. Wiadomo, żeby dla tych opon też nie było jakiejś tragedii. No i jak widzimy, 3 minuty tutaj wyskoczyły do zakończenia właśnie tego Grand Prix. No i zobaczymy, słuchajcie, co wylosujemy, co tutaj będą głosowali kierowcy, jeżeli chodzi o kolejne Grand Prix. Trzecie z naszego challenge'u, oczywiście, no, zobaczymy jak to czasowo, bo wiadomo, że jak się jedzie, to ten czas troszeczkę inaczej płynie, nie zwracamy za bardzo na niego wtedy uwagi. Natomiast niestety eliminacja kierowcy w pierwszym okrążeniu, no to jest ból, 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 bo trzeba oczywiście siedzieć, oglądać, słuchajcie, do samego końca, żeby nikt nas tutaj nie wyeliminował przypadkiem. No i trzymamy sesję, oczywiście zawsze po zakończeniu niestety DNF-em mamy taką opcję, że musimy do tych sesji dołączać. Czasami gdzieś tam na początku miałem taką sytuację, że nie było. Więc no, kwestia jest pewnie właśnie tych postępów. No, brakuje 3 wyścigów do awansu. Także jeszcze 3 wyścigi, słuchajcie, musimy, żeby właśnie mieć taką purpurową eskę tutaj przed swoim logo. No i tak jak widzicie, zobaczcie, Niemcy, Hiszpania, Francja, naprawdę bardzo dużo kierowców, Szwecja nawet. No, jak widzicie, naprawdę można się pościgać z całym światem, sprawdzić swoje umiejętności, sprawdzić swoje setupy, sprawdzić w ogóle, czy jesteśmy w stanie na przykład jeździć z innymi kierowcami, no bo to jest dla nas oczywiście istotne. No dobra, tak to wygląda. Czekamy oczywiście na wczytanie. Zaraz zobaczymy kolejne głosowanie. F1 Challenge 2021, słuchajcie, Grand Prix numer 3. Zobaczmy, co tu dla nas czeka. To jest ten moment, o którym mówiłem, czyli wywaliło nas tak jakby. Teraz próbujemy dołączyć do sesji. Tu jest zawsze znak zapytania, bo są zawsze dwie możliwości. Albo nas dołączy do sesji, gdzie faktycznie ktoś jest, albo nas wyrzuci, bo na przykład stwierdzi, że sesja już nie istnieje, albo zostaniemy sami na polu bitwy, bo na przykład gra uznała, że na tą chwilę po prostu nie ma nas gdzie wrzucić. No tutaj zobaczcie, jakieś głosowanie. Staram się oczywiście w tym głosowaniu nie brać udziału, chyba że faktycznie, nie wiem, ktoś tam mocno specjalnie opóźnia nasze starty, aczkolwiek myślę, że tutaj raczej chodzi o jakieś potyczki na torze. Jak widzimy, 2 na 6 zagłosowało jak na razie. Chyba małe szanse przy takim głosowaniu, żeby faktycznie wyrzucić gracza. Jak widzimy, mamy tutaj 2, którzy no, po prostu opóźniają. No, można od razu przecież wcisnąć przycisk i jechać dalej. Czasami warto o tym przypomnieć taką wachlarzyczką. Dobra, udało się akurat. Najpierw jeden zareagował, później drugi kierowca i za chwileczkę będziemy w kwalach jednookrążeniowych. Grand Prix numer 3 Włochy wyskoczyły, słuchajcie, w naszym challenge'u. Szybki setupik. Oczywiście mamy ich kilka tutaj do dyspozycji. Mam też już kilka takich rezerwowych, które naprawdę trzeba mocno przetestować. No zobaczmy. Dzisiaj sobie weźmiemy ten.
Zobaczymy, jak na tym setupie będzie nam się sprawował bolid. I zaczynamy, słuchajcie, szybciutko przechodzimy do pierwszego i ostatniego zarazem okrążenia na kwalifikacjach. Bardzo słabo pokonane. Pierwszy zakręt nieudany, kompletnie nieudany. No niestety, słuchajcie, żadnych fioletów tutaj nie widzieliśmy. Zobaczymy, gdzie tym razem. No, Włochy lubię, więc liczyłem tutaj na coś więcej. Czwarta pozycja, ojej, sekunda i 0,7, naprawdę do pierwszego tutaj kierowcy. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Widać, że muszę popracować jeszcze mocno nad tym setupem, aczkolwiek mówię, no tam była spora różnica, spory błąd na tym pierwszym zakręcie. No i zobaczymy, słuchajcie, startujemy z takiej pozycji, że no nie wiem, czy tutaj warto pchać się gdzieś do przodu. Nie widzę kierowców za sobą. No i to jest taki moment, dobra, na szczęście się udało. Okej. Dobra, miejmy nadzieję, że to nie ma żadnych konsekwencji w uszkodzeniach. Zawsze ten pierwszy zakręt jest naprawdę ważny tutaj. No, trzymamy się taką czwórką, piątką w sumie. Thank you.
flag, we're racing again. DRS is now enabled. No, bardzo ciężko wychodzi mi ten pierwszy zakręt na tym setupie. Troszeczkę ten balans hamulców jednak chyba za mały tutaj. Jej! No, to był ten moment, ależ było blisko wyeliminowania. No, naprawdę, aż jestem w szoku, że tutaj nie doszło do muśnięcia. Naprawdę, bardzo blisko byliśmy. No, nie będziemy mieć DRS-u niestety. No, jesteśmy bardzo blisko siebie. Tutaj widać, że trwa walka. Bardzo ciężko się jeździ za kierowcą. Do ostatnich metrów walka. A jeszcze jedziemy. Słuchajcie, myślałem, że to już koniec. Aj, i to był ten błąd, który niestety właśnie będzie kosztował. Będzie kosztował. Ależ błąd. Ależ błąd. Niepotrzebnie zupełnie ta siódemka wbita tak szybko. No i DNF niestety na ostatnim okrążeniu, a naprawdę mogło być ładnie, mogło być ładnie. Trzecia pozycja. No i tak jak widzicie, F1 Challenge 2021, słuchajcie, no pierwszy wyścig spoko, drugi wyścig niestety wyeliminowani przez innego gracza, no i trzecie Grand Prix eliminacja niestety przez błąd w Ascari, najczęściej popełniany niestety, aczkolwiek dopiero na tej ostatniej fazie nas wyrwało i nie zdążyłem zareagować niestety, żeby zostać w pasie, już reakcja
niestety powodowała jeszcze większe tutaj poślizgnięcia bolidu. No cóż, tak bywa, słuchajcie, niestety, w Formule 1. Szczególnie w Challenge'u. No, czekamy na zakończenie wyścigu. Tak jak widzicie, chyba szósta pozycja, najmarniej. No, oczywiście mogło być lepiej. No, ale niestety nie zakończyliśmy tego wyścigu. Nie mamy możliwości wbicia sobie, że tak powiem, w statystyki pozytywnego wyniku właśnie z tego Grand Prix. No cóż, tak na tym to zresztą polega. Słuchajcie, jak widać, nie jest to wcale łatwe. Jedyna kwestia dobra jest taka, że nie złamaliśmy tutaj żadnych przepisów. Naprawdę tam bardzo mocno pilnowaliśmy tej kwestii. No mocno przebity czas. 0,8, także jak widzicie, naprawdę mieliśmy tutaj tempo na drugie miejsce. Po prostu drugie miejsce, jeszcze tam spokojnie, naprawdę, jakbyśmy trochę podciągnęli na tym DRS-ie i użyli naszej bateryjki, to byłaby szansa, żeby oczywiście ten czas był troszeczkę lepszy. No ale fajnie, naprawdę trzymaliśmy tempo, na tym to polega. To też, słuchajcie, jest naprawdę świetny trening. Jeżeli myślimy o tym, żeby jeździć, no to tak to właśnie wygląda. No słuchajcie, dosyć sporo czasu minęło. My jesteśmy po trzecim Grand Prix, także naprawdę muszę troszeczkę kwestię chyba challenge'u na 10 wyścigów przemyśleć, bo idąc po prostu tym tempem, tak jak widzicie, naprawdę sporo to zajmuje. Także chyba zrobimy, słuchajcie, challenge po prostu na 3 wyścigi. Przy okazji mogliście zobaczyć właśnie, jak wyglądał błąd, jeżeli chodzi o dołączenie do sesji. Teraz oczywiście będziemy próbowali dołączyć na nowo. Mamy tą samą sesję, aczkolwiek zanim tutaj wszyscy dołączą, to minie troszeczkę czasu. No tutaj widzicie, że wygrały Stany Zjednoczone. No i tak to, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o F1 2021. No do takiego pełnego naprawdę chyba 5 wyścigów, może zrobimy po prostu challenge na 5 Grand Prix, oczywiście zakładając, że nie będzie gdzieś tam po drodze żadnych błędów. No i w tym momencie oczywiście będziemy mogli sobie zobaczyć. Na razie, słuchajcie, 2 wyścigi na minus, 1 na plus, czyli jest 2-1. Mamy jeszcze 2 wyścigi, gdzie możemy po prostu coś tutaj wywalczyć i tak naprawdę są to wyścigi, które po pierwsze musimy dojechać, po drugie w miarę tutaj zatrzymać się na jakimś dobrym miejscu. No cóż, to też jest chyba tor, na którym jeszcze nie zdarzyło mi się jechać, jeżeli chodzi o F1 2021. Zobaczmy tutaj jakiś setup. Okej, niech będzie ten, zobaczymy. No też taka, niestety nie polecam, słuchajcie, testowania oczywiście setupów w trakcie. Można gdzieś to testować sobie na tam trialach, ale też pamiętajcie, że nie zawsze tam trial no da wam te same efekty, które mamy tutaj jadąc po prostu w sesji na tutaj pogodzie na przykład dynamicznej. Może być zupełnie inaczej pod tym względem. No dobra, chwila skupienia. To jest taki tor, gdzie bardzo łatwo można unieważnić sobie okrążenie. Wiadomo, że jeszcze do perfekcji naprawdę sporo mi tutaj brakuje, tak żeby przejechać, zobaczyć ten swój czas na końcu. No, wrażenia z jazdy na pewno lepsze niż USA 2020. No tutaj już byliśmy na granicy. No bardziej z obawy chyba niż faktyczny ślizg tutaj.
1.34.0. No wiadomo, że oczywiście nie jest to czas taki, jakbyśmy chcieli. No tutaj mieliśmy naprawdę sporo kłopotów. Nie jest nas wielu, jak widzicie, no ale oczywiście na tym to polega, że kierowcy po prostu dołączają też i w trakcie. Także może się tak wydarzyć, że ileś tam kierowców, słuchajcie, po prostu dojdzie. Tym bardziej, że niestety po takim wywaleniu sesji najczęściej po prostu zanim ktoś zrozumie, że został z sesji wywalony, może długo czekać, może długo czekać. Na razie odpukać nie musieliśmy tutaj używać magicznych przycisków do restartu całej gry. No ale jak wiadomo, różnie się może zdarzyć. No cóż, pole position. Oczywiście nie ma co tutaj mocno się nad tym cieszyć, bo jest nas tutaj naprawdę niewielu. Raptem, zobaczcie, doszedł jeden kierowca. No i będziemy zaczynali Grand Prix numer 4 w F1 Challenge 2021. Stany Zjednoczone. Ruszamy z pierwszej pozycji. Więc jeżeli tutaj nic nie nabroimy na starcie, to oczywiście jest duża szansa, że po prostu dowieziemy, a co jest najważniejsze, żeby dojechać do mety, słuchajcie, bo naprawdę w plecy jesteśmy po prostu z tymi niestety wyścigami, które nie udało nam się, czy też nie byliśmy w stanie ukończyć z własnych błędów, z błędów innych kierowców i tak dalej. No dobra, zaczynamy jak zwykle, słuchajcie, czekamy. Dobrze, że jest taka opcja, bo przecież jakbyśmy czekali, to można i wiecznie czekać. Dobra. No, tu już nas chciało wywalić i to nieźle. Widać, że tą część toru po prostu mamy mocno do poprawy. Trzeba nad nią troszeczkę popracować, bo ona jest dosyć ważna. No i niestety nasze pierwsze ostrzeżenie. No, jeszcze z jednym można dojechać, ale wiecie, jak to jest. Na pierwszym okrążeniu pierwsze ostrzeżenie nie wróży nic dobrego. No, już zrobiliśmy czas lepszy niż w kwalach, więc widać, że to jest kwestia po prostu jeszcze zapoznawania się mocno z torem. Drugie okrążenie. No, jeszcze nie ufnie tutaj. We
DRS now available. No, wyrzuciło nas tutaj, a szkoda. W miarę te biegi się ładnie kleiły tutaj. Dobra, jeszcze dwa okrążenia. No, na razie odpukać z jednym ostrzeżeniem. Jest duża szansa na pozytywny wyścig tym razem. Ale wiadomo, że lepiej za wcześnie tego nie mówić. Bo jeszcze daleko. Ostatnio byliśmy na piątym okrążeniu. I niestety bardzo szybko spadliśmy. I nie dojechaliśmy niestety. No, oczywiście jeszcze ważna rzecz, o której nie powiedziałem, to ta wspinaczka na szczyt. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że naprawdę rzadko, oczywiście może mieliście jakieś inne doświadczenia, ale zawsze jeżeli już jesteśmy wysoko, czyli mamy tą rangę w miarę wysoką, ścigamy się też z innymi kierowcami o podobnej randze, no to słuchajcie, naprawdę tych zdarzeń takich, że ktoś specjalnie was rozwala, specjalnie zajeżdża drogę albo coś w tym stylu, naprawdę jest już praktycznie zero. Dlatego jest to takie ważne, bo wtedy naprawdę można się fajnie posprawdzać, można się wymienić, słuchajcie, setupami oczywiście, wrażeniami i tak dalej też, no ale oczywiście najważniejsze dla nas, że możemy po prostu ten wyścig przejechać w miarę normalnie, a nie na zasadzie, że walczymy o przetrwanie i myślimy, kto nas tutaj, słuchajcie, z której strony uderzy. Też miałem taką sytuację, że na przykład jadąc wyścig, nagle, słuchajcie, dogoniłem pierwszego kierowcę i uwierzcie mi, że zrobił wszystko, co tylko jest możliwe, żeby utrudnić wyprzedzenie, w sensie takim nawet można powiedzieć, no niezbyt fair, prawda, czyli zajeżdżanie drogi. Co tam jeszcze, na przykład przepychanie, hamowanie specjalnie w strefie, przed strefą DRS właściwie. No także nie zrażajcie się, po prostu trzeba przez to przebrnąć. Można, tak jak powiedziałem, startować z końca, nie brać udziału w silnej walce z przodu i naprawdę wtedy mamy bardzo duży procent szans, że faktycznie dojedziemy, dowieziemy odpowiednią ilość punktów i dzięki temu po prostu będziemy awansowali w rangach i zaczniemy naprawdę jeździć z kierowcami, którzy naprawdę traktują to po prostu bardziej serio, a nie tylko żeby komuś uprzykrzyć wyścig. No dobra, zbliżamy się, słuchajcie, do zakończenia. Na razie odpukać bez większych tutaj przygód, także i tak jestem zdumiony, słuchajcie, bo jadę naprawdę w tej wersji pierwszy raz i nawet jest całkiem nieźle. No dobrze, zaraz zobaczymy, jak wygląda ten najszybszy czas. Oczywiście gdzieś to też, słuchajcie, ja to sobie notuję takie rzeczy,
warto gdzieś to tam mieć, bo później można sobie porównywać, czy na tym setupie tak się jechało, czy tak się jechało, jakie są te czasy. Oczywiście no, porównywanie tego w takim jeden co do jednego nie zawsze ma sens, dlatego że możemy mieć taką sytuację, że akurat no, będziemy mieć jakiś tam gorszy dzień i troszeczkę inaczej będziemy jeździć, no ale chodzi bardziej o to, żeby po prostu mieć dostęp do takich informacji, po prostu z takich informacji też robić sobie użytek. Tak to wygląda. Dobrze, mamy podium. I teraz najważniejszy element. Jeszcze jeden wyścig. Jeszcze jeden wyścig, słuchajcie, także na ostrzu noża. No, czy nam się uda awansować do góry? Tutaj przy okazji jeszcze naprawdę bardzo dużo takich wyzwań dodatkowych się robi. No, 1.33.3 to był nasz najszybszy czas w tej sesji wyścigowej. Oczywiście jeszcze tam kilka rzeczy na pewno jest do poprawy, ale jak na pierwszy raz na torze naprawdę nie jest najgorzej. No dobra, za chwileczkę, słuchajcie, zapraszam Was już do ostatniego Grand Prix, bo tak jak powiedziałem, no trzeba będzie troszeczkę pomyśleć. Myślałem, że to będzie szło dużo, dużo szybciej, słuchajcie, także przepraszam, że zapowiedź tutaj 10 Grand Prix na początku, ale tak jak widzicie, wykonanie challenge'a na 10 wyścigów po prostu jest średnio wykonalne, więc przyjmiemy, słuchajcie, że challenge na kanale będzie trwał 5 wyścigów, czyli 5 wyścigów, 5 Grand Prix, no i oczywiście najważniejsze, żeby ranga szła do góry, no i teraz właśnie zobaczmy. Aha, po prostu nie było jeszcze głosowania. No, myślę, że Bahrain na koniec, zobaczymy, czy w ogóle tutaj ktoś zagłosuje na razie, no dziwnie to wygląda. Mamy głosowania, jest Azerbejdżan, nie chcemy opuszczać, już 2 głosy na Azerbejdżan, proszę bardzo, nikt nie chce Bahrajnu, no to chyba mamy sprawę załatwioną, też musiałem zagłosować oczywiście, no i gotowość, zobaczmy czy to pójdzie szybko, Baku na koniec, także no, taki tor, gdzie może być różnie. Ważne, żebyśmy po prostu nie skończyli gdzieś w bandzie, tylko faktycznie mieli możliwość dojechania po prostu tego wyścigu do końca. No i słuchajcie, tutaj pokażę Wam na koniec pewien sposób. Oczywiście no, będziemy musieli troszeczkę poczekać, aż dany kierowca przejedzie. Natomiast... Okej, okay, sekunda, bo ja dzisiaj zmieniałem sobie setup. Baku, jest, dobra. Okej, okay, jeszcze paliwo. Jeszcze tak szybko rzucę okiem, czy to są? Są, okej, okay, dobra. Dobrze, spróbujmy to zrobić. No, na tym setupie też jadę pierwszy raz. Ważne, żeby się to tutaj po prostu nie rozwalić. Uhuhuhuhu, no blisko ścian, trochę za blisko. Jest fiolecik na pierwszym. Aj, i niestety unieważnienie. Dobra, dojedźmy to do końca. Zawsze można, słuchajcie, zobaczyć sobie mniej więcej czas, bo naprawdę te unieważnienie akurat w tym przypadku to było takie, no, na granicy. Na granicy. Jedno z niewielu miejsc tutaj, gdzie naprawdę można faktycznie to unieważnienie zaliczyć. No, tutaj w 20 ładnie się skakało, już tutaj...
Nie bardzo jest jak. Dobrze, no zależy nam przede wszystkim, żeby ten wyścig poszedł na plus. Po pierwsze, że challenge, bo w tej chwili jest remis, tak jak wiecie, 2-2, czyli dwa wyścigi udane, dwa wyścigi w plecy. No i brakuje nam tego piątego. W sumie to i dobrze, bo też tak, no chyba, że już będziemy, słuchajcie, na czwartym i trzy będą nieudane, no to wiadomo, że sesję będzie trzeba zaliczyć do tyłu. No, nie pokaże nam czasu, niestety nie zdążyłem zauważyć, bo się zagadałem jak zwykle. Ciekawy jestem tutaj właśnie jak ten czas, bo naprawdę duże zmiany w tym setupie wprowadzone. Jeszcze dzisiaj na gorąco, więc miałem nadzieję, że będzie można to sobie sprawdzić. No ale oczywiście zobaczymy też i tempo wyścigowe. Widzieliśmy tutaj 1.41 wysokie czas najlepszego właśnie z tych trzech w sumie kierowców, także niewiele nas tu w tej chwili jedzie. Czy to się zmieniło? Zobaczmy. No nie, dalej jest trzech. No słuchajcie, tego bym nigdy nie przewidział na żadnym wyścigu, że jakiś kierowca drugiego po prostu skasuje już na starcie. My przez to możemy sobie uciekać. Spora przewaga, więc no naprawdę kwestia tylko pełnego skupienia i dojechania tak naprawdę do mety. No, przesadziłem tutaj ostro. No naprawdę setup mi się podoba, w miarę przyjazny. W miarę to ładnie idzie. Zaraz zobaczymy na ten czas. No, mogło być dużo, dużo lepiej. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to naprawdę mocno jakoś poprawić. Jednak start był startem. Tutaj jeszcze bardzo zachowawczo, musicie wybaczyć, ale naprawdę zależy mi, żeby ten challenge wygrać, a po drugie, żeby faktycznie zaliczyć dobry przejazd. Dobra, jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy. Dobra. No słuchajcie, naprawdę, w miejscu, gdzie nigdy mi się to nie zdarzyło. No i jeszcze tutaj naprawdę blisko byliśmy pozbawienia się jakichkolwiek szans. No niestety, tak to jest, słuchajcie. Jazda i gadanie to nie jest nigdy dobry duet. Teraz mam nadzieję, że uda nam się jakoś szybciutko zjechać do boksu.
No i będziemy walczyć, bo tutaj Porti widzimy się rozpędza, 1.42 bez problemu. No nie ukrywam, że też jechaliśmy po jakiś rekordzik. No i zobaczmy, szybciutka zmiana. Wiadomo, że tutaj no nikt nam nie zagraża. No ale oczywiście zawsze szkoda, słuchajcie, takiego momentu, gdzie prowadzimy i... To było proste miejsce, naprawdę bardzo proste miejsce. Chciałem pochwalić ten setup, że naprawdę dobrze mi się jedzie, ale w miejscu, tak jak widzieliście, tak jak mówiłem, że testowanie setupów niestety powoduje niespodzianki, to była właśnie taka niespodzianka, że w miejscu, w którym nigdy bym się tego nie spodziewał, no nagle się okazuje, że tracimy trakcję i lecimy, po prostu lecimy bez szans, jeszcze tutaj na szczęście mówię. Są takie tory, gdzie uderzenie tego typu już od razu by się zakończyło tragicznie. Na szczęście tutaj, o dziwo, słuchajcie, wymiana spoilera i możemy jechać po prostu dalej. Zobaczymy, czy uda nam się na kolejnym okrążeniu wywalczyć szybszy czas niż Porti. Jeszcze zobaczcie, jaka strata przy okazji, 40 sekund prawie straciliśmy przez to zdarzenie. To tutaj było blisko kolejnego zdarzenia. No taki jest Azerbejdżan, to każdy wie. Coś za ostro tutaj tą tarkę chciałem złapać, słuchajcie, to jest ewidentnie. Dobra, mamy dwa kółeczka na zrobienie fastest lapa. Spróbujemy już na tym kółku to zrobić. No ale zobaczcie, wcale Portiego nie jesteśmy w stanie dojść. Po prostu mamy setup bardziej na zakręty, ewidentnie. Bo tutaj już na zakrętach sporo zyskaliśmy. A na prostych nie do końca. Dobra, pierwszy sektor na fiolecie. No, podobnie zrobiliśmy w kwalifikacjach, ale niestety w kwalach właśnie przekroczyliśmy tą granicę toru. A tutaj widzieliście, no, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że było ścięcie. Za wcześnie wbity bieg. No, drugi sektor jest na fiolet. Wyjście i zobaczymy. No, wykorzystamy tutaj tą baterię. Sporo sekund udało się wywalczyć. No i zobaczmy na ten czas. Jest minuta 40. Dobra, ostatnie kółko, słuchajcie, challenge'u. No, niestety nie zakończymy z pompą na pierwszym miejscu, bo duży błąd pozbawił nas tej możliwości. No, ale jest duża szansa, słuchajcie, że pierwszy challenge. No, co prawda 3-2, no ale jednak zakończony pozytywnie. Aczkolwiek jeszcze mamy daleką drogę przed sobą, więc tutaj niestety trochę błędów się pojawiło. Więc skupmy się na koniec. Oj, bardzo delikatnie tutaj.
Dobra, i ruszamy. No, zaczynam się bać tego miejsca teraz, po prostu jak się zbliżam. Nawet na czwórce. Dobra, ale fasty slapa mamy. To najważniejsze, nawet solidny fasty slapek. No i odzyskaliśmy sporo, zobaczcie, tam było 6, czyli można powiedzieć 4 sekundy odzyskane na dwóch kółkach. Więc na pewno tempo było, no ale najważniejsze, słuchajcie, że dojechaliśmy. Piąte Grand Prix naszego challenge'u w F1 2021. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, że będziemy za chwilę też cieszyć się z tego, że po prostu zdobędziemy tą wyższą rangę, no i już następne wyścigi. W następnym challenge'u będziemy właśnie tutaj mieli już z kierowcami po prostu z troszeczkę wyższej półki. Stało się. Stało się, mamy to, słuchajcie, także mamy purpurową meskę na koniec dzisiejszego challenge'u. Punkty naliczone, tak jak widzimy, 1,41, także no 2 sekundy, 2,1 dokładnie. To by się potwierdzało tutaj z naszymi wyliczeniami podczas wyścigu. No i jeszcze tutaj teraz na koniec właśnie zobaczycie taki numer, że powinno nas teraz chyba wyrzucić po prostu. Aczkolwiek Porti też dostał tą samą rangę, więc gdybyśmy chcieli, to oczywiście moglibyśmy jeździć tutaj dalej. No dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. Ja dziękuję Wam bardzo mocno za uwagę w dniu dzisiejszym. F1 Challenge 2021. Pierwszy odcineczek za Wami. Zapraszam Was już bardzo gorąco oczywiście na kolejny odcinek z tej serii na kanale Dark Owen. Kolejny challenge. Zobaczymy, co nam się uda wywalczyć w kolejnym challenge'u. Czy nas nie zdegradują, czy nas zdegradują. Słuchajcie, na te oczywiście pytania znajdziemy odpowiedź w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!